wszystkich szkołach, w klasach mówiliśmy na temat bardzo ważny dla każdego Polaka. Temat uzyskania przez Polskę niepodległości od 123 lat. Nie było. Dziś chcę podsumować te rozważania, zaprezentować nasze prace, a także w wielki sposób, w formie gier i zabaw, sprawdzić, czego dowiedzieliśmy się o tym wydarzeniu. Ale najpierw nasze koleżanki prowadzą nas w uroczystym nastroju. Polski, tak się składa, był kiedyś ponad wiek niewoli. 11 listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił. I wtedy myszy powstała taka, by przez szacunek dla przyszłości ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał dniem niepodległości. Dzisiaj wielka jest rocznica, 11 listopada. Tym, co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. Im to bowiem wolność, polską mowę w szkole. To, że tylko z książki historii poznajemy dziś niewolę. Uroczyście biją dzwony, wieści flagi rozwinięto. I me serce się raduje, że obchodzę polskie święto. Opowiedz nam, moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawy, o latach znaczonych blizny, na wiekach chwały i sławy. O wojnach mieszka nam powiedz, o słupach na tobie obstawiany. Niech niesie twoją opowieść wiatr hajny i morskie szukały. Matczynie ucz nas miłości, jak ojciec w życie prowadzaj. Nie żałuj serdecznej troski, za trudy szczodrze nagradzaj. Miel śniegu i żar czerwieni i orły dumne piasnowskie. To wieczne symbole tej ziemi, najbliższe sercu po polsku. Wytłumacz nam, tak jak umiesz, skąd czerwień i pierwszy brat. Niech ludzie żyją w dumie, że taki wydał ich brat. Z szacunkiem rozwój flagę biało-czerwoną. Niech błyszczy nad tabłyki tu nieba. Niech łopotnie na wietrze, jak zeszła orła zerwanego do lotu. Z szacunkiem rozwój flagę biało-czerwoną. Jakbyś otwierał Biblię narodową, gdzie wielki czerwień jest świętym znakiem. Z szacunkiem rozwój flagę biało-czerwoną. Na całe życie bądź dumny, że jesteś Polakiem.
Zapraszamy teraz wszystkie klasy do przygotowanych stanowisk. Rozdano nam zadania do wykonania. Pracujemy w grupach klasowych. Wszyscy razem. Klasa czwarta będzie pracowała w klasie piątej. Po każdym zadaniu przypniemy na drabinki nasze prace, a na koniec sprawdzimy,